Zobaczmy. Lombard 152, najnowszy odcinek, wyszedł godzinę temu. Problemy, problemy, ktoś ma, trzeba pomóc. Spartiatik! Ale gdzie pan go kupił ten telefon? Co? Gdzie pan go kupił? No tu u ciebie. U nowy? Proszę, tu są rachunki. I co, pan chce go oddać? Co? Nie! Chcę, żebyś mi wpisał tylko ten kod PIN. Oh. Bo nie mogę go w ogóle, a ci nie wiedzą. Czterocyfrowy kod PIN. I żebyś go odblokował, bo próbowałem, dlatego jest zablokowany. No ale skąd ja mam wiedzieć, jaki to jest PIN? Proszę? Skąd ja mam wiedzieć, jaki tu jest PIN? No ale to on nie podał? A nie, no bo tutaj nie pisze na telefonie. Czterocyfrowy kod PIN. Ale ja tu nic nie ustawiałem. To pan ustawił, pan nie pamięta? Co? Pan ustawił i pan nie pamięta? Ale nie trafiłem, bo mi nie działa. No ale skąd ja mam ten PIN znać? To ja w odcinku. Ja nie znam PIN-u. To może znajdziesz go w telefonie, ja, no. Może jest. No ja, go trzeba... Pan u nas kupił, tak? Co? U nas pan go kupił. No proszę, tu jest rachunek. Co? No. Kiedy? W piątek. Mnie nie było w piątek w pracy. Mówię, w piątek mnie nie było w pracy! A to cię nie było w pracy? Nie! To kolega był! A. No i ja nie wiem, o co chodzi. O co chodzi? Czterocyfrowy kod PIN trzeba wpisać na ten telefon, walka żeby on zaczął działać. A gdzie ten PIN jest? Co? Gdzie jest ten PIN? No właśnie nie wiem, ja tu też nigdzie sam nie sam go wpisał i nie pamiętam jaki. Pewnie kliknął to ja, coś no na pałę. No to nie odblokujemy go! No to dlatego może go się kupili, a nieodblokowany jest. Ja go też nie odblokuję sam. A tak pan nie założył PIN-u? Proszę? A pan nie zakładał tego PIN-u? No nie znam, no bo nawet nie piszę tu nigdzie, na tych wszystkich tych... Ale czy pan nie założył czasem tego hasła? Niech wpisze coś... Nie wpisał pan tego hasła? No 11 razy próbowali w tym, w Neonecie wpisać. To ja nie wiem, no to... Nie jestem w temacie, nie wiem, o co chodzi. Musiałby pan podejść w czwartek do kolegi. Co do czwartku z nim zrobię? No musi pan poczekać. No bo ja nie wiem, o co chodzi. Co zrobić, jak PIN-u nie znasz ze telefonu albo zapomniałeś? To co zrobić? Da się coś zrobić, widzowie? Czy trzeba hakować? Jak reset, a jak się robi? Hard reset, jak się robi? Ja nawet nie wiem. A słuchaj, bo ma cholernie dużo funkcji, nie? No. Telefon. I nawet telewizję mogę odbierać przez o ścianę. Ja tu dokupiłem taki. Wszystko pan może tu robić. O, coś takiego, widzisz? Podłączam to pod telewizor. To ładowarka 80 jest. Parę złotych dałem za to. Za co? No za to. To ładowarka jest. To ja wiem, że ładowarka, ale telewizor też mi odbiera. Aha. W telefonie, nie? A mówisz, że dopiero ty, o. Dopiero czwartek, bo ja nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, czy pan tu ustawił PIN, czy tu był jakiś a PIN, a tu gdzieś czy nie to... ma wpisanego w tym... Nie, Jezu, ale sadkę, dziadka no, oszukali na ładowarkę za 8 dych do telefonu. Sadkę. Karta startowa z plusa. No jest, żeby była tam ta karta. A tu jest hasło Egitka, do telefonu. Idź mi stąd, może bo leżysz, nie mogę się przesunąć. Nie. 30 sekund trzeba odczekać. Coś tu pan naklikał. Mi się wydaje. No mi próbowali w Neonecie ustawić. To może oni ustawili hasło jakieś. Pan miał zapisać i pan nie zapisał? No nie zapisał mi nic. To czterocyfrowy ma być numer. No nie pomogę panu. Dopiero w czwartek. Zagubiony w technologii jak ja? No bo to bo jestem ja. Nie wiem, o co chodzi tu. Także to niech pan sobie schowa. Tak, paragon, ja bo to jest nasz paragon. No ja wszystko to chowam. Telefon. Ja nie masz co zrobić. Ale dziwne. No dobra. Sadkę. Wyłączy się sam? Wyłączyć go? No wyłączy. Wiem, że jest stary, ale mnie... Czaj, czemu? Być włączony. Dobra, dzięki. No dobra, zobaczymy co to. Czy będzie kontynuowana historia w next odcinku? No chyba nie w next, no bo on ma przyjść za tydzień prawie, tak? Co... Jak będzie ten drugi? No ale jak nie mam tego PIN-u, to i tak nic nie zrobię. No ciekawe, o co tam chodzi. Dziwne. Jaki PIN i kto go ustawiał? Mówią mi
wiem, że czterocyfrowy kod PIN. Widzowie by chcieli, ale dzisiaj nie. Musicie mieć, ale na dniach trzeba obejrzeć. Ale my jak kupujemy telefon, to albo, my resetujemy nie, każdy telefonik. Nie można zmienić innego, jakiegoś tego, ale znowu nie zlikwidujesz tamtego, nie znając. No. Odblokowałem? My jak kupujemy, to reset robimy, czyścimy ten telefon, że tam PIN nie ma. Pan jak od nas kupuje, nie ma telefonu z PIN-em. To ktoś musiał ustawić, albo pan naklikał coś. No ani nie mogę doładować konta. No teraz pan nie zrobi. Mam wszystko zablokowane. Internet zablokowany. Agitka, możesz zabrać się stąd? I telewizji też nie mogę dlatego. A nie ma pan innego telefonu, żeby se kartę włożyć na razie? Proszę? Innego telefonu pan nie ma, żeby se kartę włożyć jakiegoś, żeby zadzwonić? No nie mam innego telefonu. Bo se... Ten se kupiłem. Da mu coś? No dobra, zobaczymy. Ten jest ładny, ma tyle funkcji. Mogę panu pożyczyć taki, żeby można było dzwonić. Nie, no nie mam kasy przy sobie. Pożyczyć! Do tego drugiego, żeby pan miał jak zadzwonić. Jak pan przyjdzie drugiego z tym, to wtedy pan go odda i tyle. A tak włożymy kartę, będzie mógł sobie pan chociaż dzwonić. A to kartę zmienić w ogóle. A gdzie jest karta? Tu? Tu jest karta. No, włożymy ty tu zaba, i pomógł dla dziadka. Dobra. Miło. Za 5 dni. A tamta ładowarka będzie mi pasować? O tatu? Nie, ta nie. Ale ja tu mam ładowarkę jakąś. Albo dobra, nie, to ja sobie poczekam. A tamta ładowarka jest w ogóle do telefonu? Zobacz, jakie ma wejście dziwne, co to jest. No jak pan chce? Nie. To no, drugiego niech pan podejdzie. Ja sobie poczekam, coś się stanie albo coś. No to drugiego niech pan podejdzie. Będę miał kłopoty. Ja wolę już na zimno. Za tydzień odbucha. Przyjdzie tam ten telefon sprzedać? Do 24? Wiesz co, na perełkach to mi tylko zależy. Kiedy kolekcjoner. No, ogólnie to. No, ogólnie to i tak 90% chcę charytatywnie. Ładowarka do telewizora. Może się dogadamy w sensie takim. Goofy, że goofy to jest. Się rozliczymy. Dziękuję, okay. Ice Versus, za 25 lat. I tego, i Artur za 6 lat. Dzięki. Dziękuję bardzo. Arturus. Dziękuję bardzo. Dla pracocholika na piwko. Ja pracocholik. To prawda. Dziękuję bardzo. Później będziemy działać. Jakbym za 2 tygodnie przyjechał. I pracocholik, męczennik, syzyf. Będziemy kminić. Dziękuję bardzo. Dużo to dzisiaj. Tak, no dużo, teraz. No. 400 hapo, ślisk, no, tak bez przesady. Za chwili, że za 2 tygodnie się u ciebie zjawię, nie? No tak, ale przedłużyć i tak musimy, nie? Żeby to nie powypadało. No tam podpisy, zbędna sprawa, tak po ludzku. Ty, co tam? Nie? Znaczy wiesz, u nas się teraz pozmieniało, nie? Ty, no ja wiem, no ale to jest papierologia, nie? Czekaj, zobaczymy ile to w ogóle tego by wyszło, co? Za mało? I jeszcze więcej. Za dużo, nie wiem, za mało. A mi to jest zbędne, mordo, mi na tym nie zależy. No jak nie? Naprawdę nie. To prawda, Arturu. Charytatywnie. Oby tak nie było. To nieważne, że ty chcesz to oddać. Ja wiem, że to teraz to jest, wiesz, dla mnie to Lombardu, nie? Mordo, trzeba to. Dla mnie to jest sprawa prosta, nie to nie i tyle. Nie, nie, ja nie powiedziałem nie. Chcę zobaczyć, ile ci tu wychodzi za to, wiesz? Oj, ja wiem, na czym stoimy. Tylko mi po prostu na tym nawet nie zależy. Zależy mi, żeby to oddać charytatywnie. Ale ja zapłacę za to. Żeby nie było, że ja cię chcę, kurczę, wiesz, naciągnąć się i mordowy usz na to hajs. Kiedy są te nagrania w dupę, że on tak ubrany? To nie są z maja, nie? Mają gdzieś datę podaną? Z kiedy to w dupę jest? Ja nie z tych. Dzisiaj nie mam. Będę miał, to dam. A kiedy myślisz, że mógłbyś mieć, żeby to płacić? Za tydzień jak to wypada? Mamy 2-4, za tydzień jest pierwszy równo. Pierwszy, drugi, trzeci. Piąty rano Lombard by był otwarty. Czwarty, piąty, bo pewnie tak będziecie zimno pracować. Zimno, bo po prostu. A to wtedy masz wypłatę, czy jak? Dziękuję, czarny harambe. Dziękuję bardzo za Prima, witam. No będę miał wtedy pieniądze, tak jak mówisz. Jakieś tam grosze się dostanie, coś się pożyczy. Chcę zobaczyć, ile to ci wychodzi dokładnie. Dla jednego mało. A dla mnie w chuj. WSRH trylogia. To pójdzie charytatywnie. Większość, mówię ci, mi na tym nie zależy. Ale czemu on tak gada? Nie, więc na co? Tym ma mi zależeć. Wiesz, jakby to... Co? Zależy.
Mama mi umiera, więc... Mama umiera? Na czym ma mi zależeć? Wiesz, jakby to miało przynieść pieniądze... Ale to czemu charytatywnie? Bym tu klękał na kolanach, nie? Ale mamy się nie da wyleczyć. Jutro do niej jadę, dlatego przyjechałem najpierw tutaj. Mam bilecik wtorku do czwartku. Unlimited. Ej, troszkę rzeczywiście tutaj, tak jak mówisz. No, przedłużka 800-900, wykup 3,5. Przecież ja wiem, na czym stoję. 818. No. Wszystko. No, znaczy nie wszystko, bo tu kilka umów jest na później jeszcze. No, no to ja liczę z tym później, że 900, nie? Myślę, jakby to kurczę zrobić. Po ludzku. Pierdolimy te podpisy i tyle. To bym ci to wyłożył i byśmy to przedłużyli. Rób jak chcesz, ja przyszedłem po prostu, wiesz, się dogadać, a jak nie, to to zabierajcie, nie ma co się bawić i tyle, nie? No nie, no szkoda, bo tu niektóre rzeczy masz takie, że są więcej warte, nie? No... Czy powykupowałeś te winyle? Dwie płyty są warte dwie tyle. Nie, tu te winyle są też, cały czas. Kaliber 44, kaliber 44, księga tajemnicza, to wszystko jest. No to jak przecież to nie jeden winyl może być warty to 800. Dokładnie tak jest. No dobra, to ja ci wyłożę? Nie, zobaczymy się za tydzień. Nie, mam, no ja muszę to przedłużyć. Dobra, no to, ale to muszę podpisywać? No tak, o to chodzi. Że jak my tego nie podpiszemy, no. to wyskoczy na sprzedaż już, żeby jutro już to wyskoczy, bo to jest wszystko do dzisiaj. To już jedynie można by było to jeszcze... Ja się nie chcę bawić w te podpisy, bo mówię ci, mi to jest zbędne. O co chodzi? Jak chcesz to odebrać, to możemy zrobić tak, że ja ci wyłożę. Wiesz co, może i nie chcę. Może i nie chcę. No jak niech nie chcesz? Idzie. Czemu nie? No jak? Mówię ci, mi, ja bym chciał, żeby to poszło charytatywnie. Bo mi na tym nie zależy, naprawdę. No jak chcesz, no ja nie mogę z tym nic zrobić, bo ja to nie wiem. Jest moje, tylko to jest z Lombardu. Teraz? No. Trzeba zapłacić odsetki. No dobra, no to mogę się popodpisywać, a jak nie, chcesz, to... przyjadę i będę kombinował dalej, nie? Ja jestem zdecydowany, żeby to poszło na dobry cel. Dlatego brnę w to dalej. Czyli no, to na razie zostawiamy to. Nic nie robimy dzisiaj. I widzimy się za tydzień. Znaczy no, przyjdziesz za tydzień i sam zdecydujesz. No. Ja jestem zdecydowany. Bo tutaj nie masz takich kwot, żeby to poszło na licytację? No właśnie, no. Czyli tak po ludzku. Wyskoczy to po prostu, jak to wyskoczy, to odłożymy. No właśnie mówię, tak po ludzku. No, odłożymy, za tydzień przyjdziesz i zdecydujesz, co chcesz. Nie ogarniam w dupę, tak? Nie ogarniam. Proste, no okay. I super. 200 ci proponowali? Egitka, no. A zabierzesz się stąd? No, u nas, na wioskach, nie? Ja ogarniam, o co chodzi z Goofim, ty. Co, w sensie tam do mamy jedziesz, że coś z nią jest? Ale no, to dziwne, bardzo dziwne, powiem ci tak. Ale też zielony? Nie, no tam bardziej u nas, to jest nowe pomysł. To ile kilometrów? To nie jest daleko chyba. 80 prawie. On już wie, że tego nie odbierze, więc żeby nie zostało w Lombardzie, to sobie wymyślił, że chce to na charytatywny cel. No ale to musi to odebrać, żeby dać na charytatywny. Czyimś to można sobie zarządzać, że pójdzie na charytatywny albo nie, ale... No, do powiedzenia to nic nie ma, no bo to nie jest kara jego, to jest w Lombardzie. To równie dobrze może przyjść to i to za tobą, to na charytatywne daj. Bo tak mówię. Rozumiesz? To jest bez sensu. Musi to odebrać najpierw. No tak, on mu tłumaczy, ale no ciężko do niego dotrzeć w tym dzisiejszym odcinku, tylko coś tu się wypieprzyło. Lek. To nawet jak wam zaproponuję 220, to jeszcze nie będzie tak źle. Nie no, żartuję. Nie, bo tutaj ostatnio... Używana, raz... tak? Co to jest? Raz użyte. To jest to Nintendo, czy co to jest? Nie no, żartuję. Nie, bo tutaj ostatnio... Używana, tak? Raz użyte. A kiedy kupiona? W tym roku. No, w tym roku. Gdzieś w styczniu była... Raz użyte, ja kupiłem. Klar. A jest dowód zakupu? No właśnie, nie mam problemu. Szkoda. Tylko w tamtych lombach. Dzięki, Kremin. Egitka, wstaniesz się położyć gdzie indziej? Dzięki, Egitka, dzięki. Te pieprzone kable, bo poucinam zaraz te kable. Dzięki, Kremin, za 8 lat. Witam cię, nie widziałem cię jakiś czas. Gdzie się podziewasz? Witam. Bardek mi gadał, że jak w Niemczech kupiłem, to i tak z nią nic nie zrobisz, nie? Aha, ona była kupiona gdzieś... Tak, ja ją kupiłem w Hamburgu. No nie wiem sam nawet, jak to dokładnie działa, wtedy z gwarancją gdzieś na sklepie jest kupione. No właśnie, i mi gadali, no nie znalazłem, mogę jak te to
podesłać jakoś, jak znajdę czy coś. Tu i tu, tu i tam. Ja bo tu ja pisałem ostatnio SMS-a do was. Nie tam. Nie, odpisali właśnie, bo około 700 mogę dostać. Może to ty przestaw biurko i komputer zostaw ją w spokoju, ale Egitka się tu położyła. To tak jakbyś ci nagle wyrosło drzewo z podłogi, no to byś się podlewać zaczął? No nie, Egitka jest drzewem w tym momencie, więc trzeba tak naprawdę doniczkę dookoła, tak? Jakbyś miał dowód zakupu, to na pewno byś tyle dostał. No bo to w sumie świeża, nie? A tak bez dowodu zakupu, to jak na moje oko wstępnie maksymalnie 500 zł. 500 to by był taki maks. 500 w Nintendo, a ile chodzi nowe? Ma ktoś to z was? Nintendo Switch. 1500, 1300 się da nowe kupić. X.com. 1250 jest nowe. Chyba z grą nawet. Nie, bez gry. A drogie na to gry są? Na to Nintendo? Jak te konsole się sprzedają Nintendo? Dałoby pod zestaw? Możemy zrobić pod zestaw jak chcecie. No to może być pod zestaw. Zawsze można odebrać wtedy, nie? Poka dla widza. Ale co pokazywać? Czy grasz w tupę w Wiedźmina na tym? Na chińskim telefonie i się cieszysz? Oczywiście, żartuję. Dobra. Czytaj, ja już to widziałem. Ostatnio widziałem, że mieliście jeszcze Xboxa tego czarnego. Serios X, ale widzę, że chyba już nie macie. Czarnego Xboxa wykupili. Ona rozładowana chyba, co? Chyba ją. Ale tą ładowarka powinna być w środku, to... Jest. To wszystko jasne. To jest ta najnowsza z tych wszystkich części, nie? OLED, nie? Wersja no. OLED. No. Widzę. OLED to lepsza czy gorsza? Ale z konsola Nintendo Switch OLED z gwarancją komplet 1049. Można kupić komplecik, nie? Ja w Niemczech nowa kosztuje ile? Chciała Black Blue. Ja za nową kupiłem. JRL? 1900, ale to były te chciałby styczne. Pojechać. Teraz mogą... Ciekawe z kiedy są te odcinki w ogóle, bo tu jest chyba duży delay. 1339 to jest też kompletna sklep, nie? Jakiś. No szkoda, że nie ma tego dowodu zakupu. Ja tak muszę na chwilę podłączyć, żeby sprawdzić cokolwiek. Ten profil jest założony i nie resetowali nawet. Jak pod zasadę nie będziemy tego robić. Powiedzmy jakieś hasła, coś, no to może. Nie ma hasła. To niech się chwilkę chociaż uruchomi. Nie wiem, sobie kupiłem delegację, ale... No to się chyba nie sprzedaje. Gry drogie, bo... nie? No gry są drogie, no. Czekajcie, skąd? To w maju on przyszedł... Ty, ale zobacz, ty, to może być w maju, bo zobacz, jak oni są ubrani, a jak tamten. O co tu chodzi? Ktoś mi to wytłumaczy? Bo nadal są te podejrzenia, że on coś... Pytanie, czy takie ma to działanie, że ci zimno. Ja nie mam pojęcia, dosłownie się nie znam na tym. Ale no zobacz jego ubiór, a ich. Oni jak na majówkę, a on jakby w dupę na Syberię jechał. Coś się tu odpieprza. Czy jest pan? Sybir wzywa. Widzę słuchawki do Xboxa. Że ci strasznie ciepło? No pocił się wcześniej, a teraz chodzi w kurce zimowej czapce w maju. Synteza chyba chciałem za 150. Które? No, tak, co ty mówisz? Nosi długi rękaw, żeby chować ślady po strzykawkach? Tamten? Ale on w kurce zimowej przyszedł. Zobacz, tu masz na dole. I czapce. Koszulkę ma raczej pod spodem, ale no... Zapięty. Pewnie potrzebuję teraz chwilę, nie? Żeby się uruchomić. Poczekamy sekundkę. Ruchem. Całkowicie padnięta. Chyba w kwietnie. Nie, nie było, żeby mogli ją podłączyć. No, ale nie było. Szybciej by to jest raczej z początku maja. Ta konsola jest dobra, nie? Tylko... Tylko co? Dobra, tylko co? No właśnie o to chodzi, że te gry, nie? Not no, me, ja no. Mają ceny. Za zwykłe Mario, przemyśleć trzeba. Żeby zapłacić 300 zł, no to... No ja wiem. Dajmy, bo zaraz pójdziemy. No tak, jak się tutaj ogląda te filmiki, to tylko... Tak, Wadowicki wampir, racja. ...po normalnych cenach. Tam ile? 200 bym już proponowali ci. No, ale jeszcze do tego chciałem dorzucić laptopa. Laptopa i pada od... I za wszystko 200. No, jeszcze dwa łańcuszki miałem złote. No nie, no nie świruj. Nie, no serio, ci mówię. I za to wszystko 200? No. No jak? To taka przesada. Zważyła mi łańcuszki złote. One były takie delikatne. Tak? No, to mi powiedziała, że za to mogę dostać 3 dyszki. Mm-hmm. Za konsolę mi policzyła jakieś tam drobniaki. No i za tego laptopa, nie? Tylko nie mogła po go włączyć. Po co on to oddał? Nie wiem czemu. Bo w chacie normalnie był włączany, a nie mogła go włączyć. Na jakąś oficjalną stronę macie właśnie z sprzętem swoim? Mamy tylko Allegro.
Właśnie na Allegro patrzyli, mamy za dużo. No nie ma tam za dużo, tam 60 na aukcji mamy może. Nie wystawiamy tak. Znaczy, no od najdroższych staramy się wystawić. O. Ale za dużo nie oddał, nie ma, okay, okay. No. Ale widzę, że dużo. Już rzeczy. Zastanawiałem, po co on to oddał za 200, tak jak gada, ale mówi, że nie, to dobrze. No bo to jest bez sensu totalnie. Lidlomixa też na przykład, jak coś? Jak? Lidlomixa. Lidlomixa? Lidlomix. No też. No, nas nie chcieli. U nas nie chcieli. W ogóle? Nie. Jezu, ile oni sprzętu chcą sprzedać. O, uruchomiła się. Tu nie, jest jakaś gierka? Nie ma, nie? Chyba? Jest tam jedna chyba, nie? I to z tą gierką? No zostawić chcesz? Nie, ona jest zainstalowana po prostu. Aha, aha. No, no. Czyli zastawiamy, tak? Mhm. Czyli tutaj to konto a, zostaje. Zastawić hasła, nie? Nie, 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 nie. Czyli jak, jakbyście nie odebrali, to ja wtedy sobie ten resecik będę mógł zrobić, nie? Mhm. Widzę, że tutaj hasła nie ma nic, to okej. Okay. Proszę bardzo. Dobra, dzięki. Parę stówek dostał. Do widzenia. Co ty piszesz? Dziwny odcinek, zwłaszcza z tym Goofim. Bardzo dziwny odcinek w dupę. Zobaczmy komentarze. Dalton do Lombardu. Jak Daltona do Lombardu nie ściągną, darmowe dziki, to już chyba nic. On brał dzika chyba jak był. Niedawno. Czy to ktoś inny? Parę osób brało. Jagodzianka. To chyba gadają do Goofiego. Jeśli czytasz, jesteś dobry ziomuś, potrzebujesz pomocy, dasz radę z tego wyjść. Kibicuję, nie załamuj się, powodzenia. Pierwszy odcinek, gdy się pojawił, wesoły, zabawny, teraz na skraju załamania. Może i ze mnie kawał zimnego, ale coś mi się wydaje, że ten jego dziankowy to trochę próbuje zagrać na emocjach, żeby ktoś zjawił się i spłacił jego długi. Tak jak z mikrofalą. Oj, nie wiem, nie wiem, bo tak jest napisali. Nie, jesteś realistą, ci, którzy piszą, żeby zbiórkę zrobić, są naiwni. Ciekawe, ty, ciekawe, jeżeli to jest prawda. Kurde, no bywały takie rzeczy już, bywały w tym programie. Słyszę skrzek, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę